Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Słuchajcie, jakiś czas temu, jak ktoś mnie bacznie ogląda moje filmy, to wspomniałem, że chciałbym z tego starszego plejaka, tego mocno skatowanego, wyjąć ten plastik, ten tylny, ze względu na to, że on jest po prostu nie jest żółknięty. Nie jest pożółknięty, jest taki, jaki powinien być. A ten, który kupiłem, który jest w pięknym stanie tak naprawdę, akurat ten plastik tylny jest dosyć pożółknięty już niestety, tak więc chciałbym go zamienić jeden z drugim, no i zobaczymy, czy mi się to uda po prostu, słuchajcie, rozkręcić. Tak więc ten już plejak jest rozkręcony. No i co? Żeby tutaj się do tego dostać, ja mogę to sobie, słuchajcie, lekko, to jest przyklejone, ale ja tego nie wyjmę, bo muszę to rozkręcić. Spróbujemy sobie to rozkręcić i wtedy może będzie ok. No niestety muszę zdjąć całą, po prostu ten ekran muszę cały zdjąć, więc muszę rozkręcić wszystkie śruby. O, już na tyle mogę podnieść to, żeby chyba to wyjąć. Opa. Tutaj jeszcze trzyma coś. Opa, to sobie już zdjąłem, bardzo proszę, położymy sobie to na boczku. Ten model w takim razie przesuniemy, żeby się nam wszystkie śruby tutaj nie pomyliły. No i co, weźmiemy, w takim razie tego rozkręcimy. Jedziemy. Wow, stan tej konsoli jest wzorowy, wam powiem szczerze. W sumie tamtego też nie był taki jakiś zmęczony. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. A to jest to samo. I to spróbujemy sobie właśnie w tym momencie wymienić. Czyli co, robimy taką samą operację, tak? Muszę to porozkręcać, te śrubki. No i dupa, patrzcie, straszne kruche tu było, straszne kruchy ten plastik i się po prostu odłamał. No nie fajnie, słuchajcie, mocno się też trzyma, musimy go odkleić. I
Nie, no z tego plastiku nic nie będzie. On jest strasznie kruchy, słuchajcie. On sam odpada. No nic. W takim razie go odkleimy sobie. Dobra, no niestety nic z tego na pewno nie będzie. Straszne jest to. Delikatny ten, już wypłowiały ten plastik był. Ale najważniejsze, słuchajcie, żeby ten mi się... Z tym, żeby mi się nic nie stało. Zasadzimy go od dołu. Słuchajcie, już ładnie go nałożyłem. Teraz to tylko po prostu... Opa! Wow, cieszę się, że mi się udało, chociaż to, że to naprawdę delikatne jest ta... jest ten plasticzek. Teraz sobie to wszystko ładnie wyrównamy. Już nie będę tak dociskał, bo jeszcze coś się stanie niefajnego, a tego bym nie chciał. Niektórzy może by się cieszyli, nie? Podzieli, ale jo, upierdzieli. No ale udało mi się. Opa. No i co, poskręcamy teraz te wszystkie śrubki. No i elegancko. Elegancko to nam założymy w górę. Pięknie się prezentuje. Zobaczcie, teraz w ogóle nie ma... Nie odróżnia się kolor plastiku, co? Teraz mamy tego trupa, znaczy tego trupa, on elegancko działa, no. O, tutaj jeszcze to założymy, o. Proszę bardzo, i teraz jest wszystko ładnie, elegancko. Pięknie się komponuje, nie odróżnia się już kolor, nie jest żółty, ten plastik. No tutaj niestety będzie to taki kolor. Będzie to bez tej właśnie, bez tego plastiku. No niestety. Ale takie berety. No i proszę Państwa, ostatnia śrubka. Jeszcze sobie. O. No niestety tutaj tego nie ma. Zapyziała już było, po prostu odpadało w rękach, jak widzieliście. Ale tutaj się nam udało przemienić. Piękny, ładny kolor, identyczny jak tutaj dalszej obudowy. Tak więc słuchajcie, takie filmy nieraz będą się pojawiały na kanale. Będą to bardziej lightowe filmy, takie bez żadnego przygotowania. Włączam kamerę, rozkręcam coś, coś tam podubię, jakoś to zmontuję. No i tyle. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam ciepło, cześć.